Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, recenzją szminki w kredce marki Revlon Just Beaten Kissable Balm Stain. Ta szminka tak wygląda, jest w takim bardzo eleganckim, chociaż plastikowym opakowaniu. Tutaj mamy naklejoną ulotkę, którą jak widzicie już odklejałam, gdzie jest opisany jest skład produktu i nazwa. Kolor, który mam, to jest 005 Crush. Jaki jest minus tego opakowania? Mimo tego, że ja tą szminkę mam krótko, nie noszę jej namiętnie w torebce ani gdzieś w kieszeni, tylko trzymam w takim słoiczku, w którym trzymam wszystkie pomadki, to ściera się napis. I tak naprawdę, gdyby nie to, że wiem, że to jest Revlon, i gdyby nie to, że tu jest opis koloru, to prawdopodobnie mogłabym tą szminkę pomylić z jakąś inną. Kolor, jak widzicie, jest dosyć ciemny, ja go też mam na swoich ustach, no niemniej jednak on tutaj wpada w taki kolor trochę brązowy, taka ślika, a na moich ustach wygląda jak malinowy. I dzisiaj nałożyłam go dosyć sporą warstwę, ponieważ mam taki neutralny makijaż oczu. I jeżeli chcę tylko ładnie rozświetlić usta, to bardzo delikatnie tą szminką przejeżdżam po ustach. Zaraz postaram się Wam jeszcze zrobić taki mały, jak on wygląda na skórze. Swatch, tak to się nazywa. Próbowałam sobie przypomnieć słowo. No to jest kolor dosyć ciemny. Ale muszę powiedzieć, że dostałam ten kolor przez pomyłkę, ponieważ ja też szminkę sprowadzałam ze Stanów przez, no powiedzmy, znajomego i chciałam inny kolor, a niestety on się pomylił, wybrał ten i chyba całe szczęście, bo jest rewelacyjny, jak uwielbiam. Natomiast, co jest ważne, on ma taki kolor jak na moich ustach, ponieważ moje naturalne usta nie są jasno-różowe. To nie jest taki kolor, który jest takim, jakby to powiedzieć, typowym kolorem ust. U mnie są lekkie domieszki brązu w ustach, bo jak moja przyjaciółka, która ma jaśniejsze usta niż moje, pomalowała tą szminką swoje usta, no to wyglądało strasznie. Na szczęście u mnie ten kolor wygląda fajnie, dlatego zdecydowałam się go zatrzymać. Co mogę powiedzieć o tej szmince? Bardzo dobrze trzyma się ust. Jak nią pomalujemy, to ona chwilę jest taka mokra, a później tak jakby zasycha na tych ustach. I dobrze się trzyma przy jedzeniu, przy piciu, także mimo tego, że to jest ciemny kolor, to on nie zjada go się tak bardzo mocno i cały czas nie musimy go dokładać. W pewnym momencie on zaczyna blednąć przy jedzeniu, przy piciu. Ale to blednięcie jest takie równomierne, że nie zostaje nam czasem, jak mamy od czerwonej szminki, takie dookoła tylko na czerwono pomalowany ośrodek, prawda, pusty. Pięknie miętowo pachnie, ale to ja to lubię, że ten zapach miętowy jest lekko wyczuwalny na ustach, ale nie podrażnia naszych ust, w sensie, że nie szczypie, nie ma takiego. Często jest tak, że jak coś jest miętowe, to później tak gryzie usta, tak? Gryzie. Tutaj tak nie jest. Używam tej szminki od lica, co prawda nie codziennie, ale dosyć regularnie. No i jej zużycie jest, jak widzicie, bardzo małe. Jeszcze jest początek. Ta magiczna skórka służy do wysuwania. Nie chcę wysuwać tej szminki do końca, ale jest jej dosyć sporo tutaj. Zaraz postaram się przeczytać ile. 2,7 g. Ma taką fajną konsystencję, lekko ją się nakłada, nie trzeba wcale gdzieś tam przyciskać, leciutko przejeżdżamy nią. No i bardzo podoba mi się to, że ona jest w takiej kredce, to jest dosyć wygodne. Nie potrzebujemy gdzieś jakiegoś specjalnego stawania przed lustrem, wystarczy, że intuicyjnie pomarzymy nią usta. Z tym, że właśnie jeśli nam się na przykład zdarza wyjechać gdzieś, to trzeba to szybko zetrzeć, bo jak ona zaschnie, ja za chwilę będę próbowała to zmyć. Zresztą pokażę Wam. Wycierając chusteczką ten kolor, widzicie, on cały czas
jednak zostaje. Także ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że ta szminka jest wodoodporna. Dosyć dużo kosztuje, ponieważ kosztuje 50 zł. Ja ją kupiłam za 30, no bo kosmetyki w Stanach są troszkę tańsze, a Revlon jest chyba nawet amerykańską firmą, stąd tam też te kosmetyki są tańsze. U nas Revlon jest dosyć drogi, niemniej jednak uważam, że ta szminka jest warta swojej ceny. Ma piękne kolory, które troszeczkę w sztywcie wyglądają na ciemniejsze niż są w rzeczywistości. Polecam posprawdzać sobie najpierw troszkę na ręku, jak w sklepie, jak testery, jak będzie wyglądał kolor. Ja ze swojej strony ten Crush mogę polecić osobom z troszeczkę ciemniejszą karnacją, bo niestety na takich bladych osobach, bo tylko osoby, które mają jasny kolor ust, no to będą wyglądały trochę jak topielica, więc polecam inne kolory. No niemniej jednak szminka jest warta swojej ceny. Tak jak mówiłam, największym minusem jest to, że się ściera napis z opakowania, ale jest wydajna, jak widzicie. Bardzo dobrze się utrzymuje na ustach, pięknie pachnie i podoba mi się to, że nie trzeba jej temperować, tylko wystarczy tutaj odkręcić. To była taka króciutka recenzja. Mam nadzieję, że Wam się podobała, że zachęci Was do zakupu. Zdecydowałam się na zrobienie tej recenzji, ponieważ widziałam, że nie ma jeszcze takiej polskiej recenzji konkretnie tego produktu. Stąd też u mnie pojawi się taki filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Kciuki w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku.